Hej, hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. W ostatnim odcinku pokonaliśmy bestię kleryka, za którą oczywiście jest trofeum. Dziś natomiast zajmiemy się ostatnim bossem centralnego Yharnam, czyli ojcem Gascoigne. Chciałam się z Wami spotkać już przy samym bossie, ale podczas podróży przez kanały dostałam nową broń, więc sobie przeczytajmy. Włócznia piły. Jeden ze zdradliwych rodzajów broni wykuwanych w kuźni. Broń używana przez tych, którzy poświęcają się łowom. Piła pozwalająca garbować skórę bestiom transformuje się we włócznię średniego zasięgu. Upuszczająca krew za pomocą zębów stała się symbolem łowów. Zaraz Wam pokażę, jak ona działa. No, wygląda podobnie do tego, co mieliśmy. Zwykłe ataki. Atak z transformacją. Długie ataki. Atak z transformacją. No i przytrzymany R2. I przytrzymany R2. Ja sobie wrócę do swojego rozpruwacza. I wrócimy i pójdziemy dalej kanałami. Już kawałek kanału zwiedziliśmy ostatnio. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa głos. Tak, super. Stoper też już uruchomiony. Wracamy sobie kanałami do skrótu, który odblokowaliśmy. Tu są góle. One mogą zatruwać. Dosyć dużo życia zabierają. Ale ja chcę tylko ten przedmiot. Nie był zbyt ważny, szczerze mówiąc. Zauważcie, że mają one czapki jarnamistów. Czyli to jarnamczycy. Boże, co tu się dzieje? Ile was? Muszę przyznać, że kruki są bardzo irytującym przeciwnikiem w tej grze i są strasznie głośne. Którymś z tych załomów. Tak, jeden ghoul pilnuje przedmiotu. Odłamy krwawego kamienia, czyli kolejna rzecz do upgrade'u broni. Tak. Tutaj mogliśmy sobie przejść do skrótu. W sumie pokażę, czemu nie. Oczywiście długie drabiny. Długie drabiny. Tak, tam jest boss. Trzeba przejść przez ten most. Czeka tam na nas kula, która zostanie podpalona. Tu jest winda. I kilku przeciwników. My natomiast obejdziemy ich tyłem. Na szczęście schodzenie jest dużo szybsze. Tylko żeby obejść tyłem, musimy się pozbyć tej świnki, tego dzika. Łatwiej właśnie od tyłu. I ona też jest dobrym miejscem, dobrym źródłem na buteleczki. Będziemy musieli zresztą tu wrócić jeszcze. Bo dosyć ważny quest jest. Tu jest tropiciel, który zostawił nam pewną odznakę. Przeczytajmy sobie. Odznaka piły tropiciela. Odznaka wykuta dawno temu w kuźni. Kuźni, czyli miejscu, które założył German. Tak, nic ciekawego. Lecimy dalej. Słuchajcie, w tym szybie nie ma nic oprócz śmierci. Sprawdziłam, więc wy już nie musicie. Po prostu spadacie z wysokości i ginecie. Wejdźmy sobie po kolejnej długiej drabinie. Ja nie wiem, co FromSoft miał z tymi drabinami. No, i ta kula leciałaby na nas.
że obeszliśmy ją tyłem. To nic nam nie zrobiła. I nawet część przeciwników wykończyła tam z przodu. Musimy tylko dokończyć robotę. Spróbujemy po cichu. No i piękny, brutalny atak. Dobra. Słuchajcie, na Gascoigne też pewnie zginę parę razy. Ale tak, właśnie idziemy do Gascoigne. Już jesteśmy bardzo bliziutko. Do pokonania jeszcze tych dwóch. Jednego spróbujmy brutalnie zaatakować po cichu. A drugiego sparować i też brutalnie. O Boże, jak pięknie. To się rzadko zdarza w moim wykonaniu. Co oni tu mieli? Znak odważnego tropiciela. Może się przyda, może nie. Dobra, tam jest boss. Będzie cutscenka, czyli już wiemy, że boss jest ważny. Jak już wiemy, jest to tropiciel, który zamienia się w bestię, który przestał pamiętać swoją rodzinę, dlatego jest potrzebna mu pozytywka, żeby mógł sobie przypomnieć. I tak, oczywiście nie będę za dużo mówić, bo jak gadam, to gram jeszcze gorzej niż zwykle. Pozwolę wam posłuchać muzyki, bo jest oczywiście bardzo fajna. Zwróćcie uwagę, że jest dosyć szybka, taka jakby zwinna, co w ogóle bardzo pasuje do bossa, z jakim walczymy. Ten boss jest dobrym wstępniakiem do całej gry, bo na nim bardzo ważne jest, żeby używać parowania, używać pistoletu. Bo inaczej będziemy mieli trudny czas z nim. Można tego bossa cheezować, można wbiec w górę po schodach, on się tam przyblokuje i go wtedy bezpiecznie bić od dołu i on nas wtedy nie może dosięgnąć zazwyczaj, więc jest to bezpieczne. No i jest jeszcze kwestia pozytywki. Jak użyjemy pozytywki, to on na chwilę tak jakby łapie się za głowę i no, mamy wtedy czas, żeby go uderzyć. Spróbuję nie oszukiwać. Aczkolwiek jak zginę kilka razy, to pewnie to zrobię, bo ze mnie żaden alfa gamer. Tak, to słuchajcie muzyki i podpowiem wam tylko, że temat muzyczny Gascoigne będzie się powtarzał przy jednym z wielkich, przy Amygdali. Nie mam pojęcia dlaczego. A i w ogóle muszę wam powiedzieć, że z Gascoigne zostało bardzo dużo rzeczy wyciętych. W sensie, tak jak już sobie wcześniej mówiliśmy, on miał chodzić po Yharnam. Razem z nami zresztą. Miał dużo do nas mówić. Miał mówić, że czuje, że ta noc jest inna, że czuje smród bestii i nas przestrzegał, że jeżeli coś się rusza, to już na pewno jest bestią i trzeba to zabić. Tak. Także sporo zostało wycięte i tutaj, jak będziemy z nim walczyć, to zostanie też wycięty sposób pożegnania. On tam mówi Umbasa, co wydaje mi się jest dosyć znane fanom Demon Soulsów. Wydaje mi się, że to jest powiedzenie, które używa się w Boletarii. I nie wiem, czy to był jakiś takie nawiązanie do Demon Soulsów, czy jakby takie oczko do fanów, czy takie nawiązanie, że Gascoigne oraz jeszcze jedna postać, która też tak mówiła w wyciętej formie, czy oni są po prostu z Boletarii, bo Gascoigne jest obcy. On ma nazwę Papa Gascoigne, ojciec Gascoigne, ze względu na to, że mógł być jakimś takim duchownym właśnie tam, gdzieś tam, gdzie żył. I tam był tytuł ojca. W Yharnam taki tytuł nie istnieje, a mimo to w grze nazywa się ojciec Gascoigne. Ale też dlatego, że przecież on naprawdę jest ojcem. On jest ojcem jednej na pewno, ale może dwóch córek. No dobra, koniec gadania, więcej słuchania, a ja postaram się skupić. Trzymajcie kciuki.
oczywiście za niego też jest trofeum. Zwróćcie uwagę na kły. Beasts all over the shop. You'll be one of them sooner or later. Podobno mówi zaraz forgive me, jak go pokonamy. Tak bardzo zniekształcona oczywiście. No dobra, za pierwszym razem pokonany Gascoigne. Prawie zginęłam kilka razy. Dostaliśmy klucz do kaplicy Oedona. Och, dosyć ważny. Oedon to jest jeden z wielkich. Do środka rewiru katedralnego, czyli naszego miejsca, z którego bardzo dużo lokacji się łączy. Dobra. Mamy lampkę. Zanim jej użyjemy, a w sumie nie użyjemy, pójdziemy dalej, słuchajcie. Kawałek dalej. Mamy kilka questline'ów do zakończenia. Po pierwsze, jak widzicie, coś tu leży. Hops. Czerwona broszka wysadzana klejnotami. To jest Viola. Czyli najprawdopodobniej poszła szukać swojego męża. Zapomniała pozytywki, więc mąż jej nie poznał. I została przez niego zabita. Także Gascoigne zabił swoją żonę i osierocił córkę. Teraz idziemy do kaplicy, do rewiru katedralnego. Oczywiście czeka nas kolejna bardzo długa drabina. I teraz jesteśmy w gabinecie, w którym
zmieni się to, że w klinice Josefki już nie będzie prawdziwa Josefka, tylko właśnie ten impostor. Dlatego krążą teorie, że to jest gabinet Josefki. Pająk z Bergenwerf strzeże różnych rytuałów. Straszna szkoda, aż głowa trzęsie mi się. Tak, do Bergenwerf dojdziemy, tam będzie faktycznie pająk, który... To właśnie on utrzymuje tę iluzję, co wam opowiadałam, że czerwony księżyc widzieliśmy w odbiciu w kałuży. To ten pająk... ten pająk pilnuje, żebyśmy nie widzieli tej iluzji, no, żebyśmy widzieli iluzję, a nie to, co się dzieje w rzeczywistości, i to utrudnia pewien rytuał, narzędzie. Tak będziemy mogli sobie wzmacniać broń w warsztacie. Dobra, dobra, dobra. Weszliśmy do kaplicy, jest to oczywiście jedno z bezpiecznych miejsc, czyli już będziemy mogli sterowinkę tu wysłać. Co oczywiście zaraz zrobimy. Mamy około 16 minut, więc akurat. Chciałabym jeszcze wrócić do ostu bestii kleryka. W pierwotnej wersji muzyka ta była taka bardzo, bardzo elektroniczna. A cieszę się, że przeszli na prawdziwy chór, prawdziwe instrumenty, no bo kurczę, no chór pasuje do kościoła, no nie? Jak najbardziej. To są wonności, dzięki którym jest tu bezpiecznie, bestie nie przychodzą, a to jest ktoś, kto pilnuje tego miejsca. Nazywa się Agata. Tak, mam nadzieję, że dalej nie słyszycie kota. Tak, to jest bezpieczne miejsce, do którego możemy wysyłać NPC-ów, którzy będą nam przydatni. O, myślę, że... pobiegamy. Słuchajcie. Pobiegamy sobie, ja opowiem wam o kościele uzdrowienia. Bo to jest też ważna instytucja. Słuchajcie, kościół uzdrowienia to jest faktyczna władza wiarna. To oni zaczęli podawać krew wielkich jako lekarstwo, które leczyło ze wszystkiego. Głową kościoła uzdrowienia jest Lawrence. Nie ten nasz przyjaciel, zupełnie inna postać. I w ogóle kościół uzdrowienia dzieje się na kilka jakby poziomów. Najwyżej w kościele uzdrowienia jest chór, o którym opowiem później. Mamy też biały kościół, trobicieli białego kościoła, i czarny kościół, czyli ci najniżej. I oni wszyscy jakby nazywają się medykami, ale tak naprawdę to szafarze krwi starali się leczyć. Robili transfuzję. O, tutaj coś się stało. Dobra. Natomiast ci medycy po prostu zbierali ludzi do eksperymentu, żeby eksperymentować na tej krwi, bo oni się domyślali, że ta krew powoduje coś nie do końca w porządku. Za późno, młody. Tak, pójdziemy sobie do Gilberta, słuchajcie. O, pies też czeka, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Dom wariatu, słuchajcie, niedługo będziecie słyszeli, jak koszatniczki biegają w kołowrotku. Może Gilbert ma nam coś nowego do powiedzenia? Yes, I spot the great bridge is the one, and during the hunt, there's a rather, how shall I put from there, an aqueduct leap. Not a place you'd not, I don't imagine, do you? not much. Dobrze, nic nam nie powiedział. To idziemy do Starowin.
Nie, słuchajcie. Zjedziemy jeszcze do kliniki Josefki, bo klinika Josefki to będzie kolejny jakby bezpieczny punkt, do którego możemy wysyłać NPC-ów. I tak naprawdę ten punkt nie będzie bezpieczny. Wysyłamy tam NPC-ów, tych, których chcemy się pozbyć. Gdyż impostor Josefka należy do chóru i ona też eksperymentuje na ludziach. Więc tych, których tu wyślemy, będziemy za nich dostawali loot, natomiast oni będą przemieniani w takie stworki, które wam kiedyś pokażę. Ale zwróćcie uwagę. Może uda się to wyłapać. O, widzicie, ma broń w ręce. I teraz posłuchajcie, jak zmienił się głos, jak zmieniła się formułka, którą mówi. Oh, well, that's splendid. Let me ask you a small kindness. Yours, then, if you find any survivors, tell them to seek Yusefka's clinic. Upon my Hippocratic, this sick this time, I'll, well, if you find any, you can assure, please. Tak, także tutaj możemy wysyłać niektórych NPC-ów, a teraz została nam jeszcze Starowinka i dziewczynka, córka Gascoigna. Może przebiegniemy tędy po prostu. Patrzcie, jaka jestem ubrudzona we krwi. Sztyle mordu dokonałam. Przepraszam panów. Przepraszam, przepraszam. Dobra, oczywiście kiedy pokonaliśmy Gascoigna, to trochę zmieniła się pora dnia. Już jest bliżej nocy. No i posłuchajmy, co mówi dziewczynka. Próbujemy wyłączyć i włączyć grę, żeby pchnąć dalej ten quest. Dobra, zobaczmy. Brak odpowiedzi. Dlaczego? Mam pewną teorię. Generalnie. O, nie tu chciałam. No dobra. Generalnie córka Gascoigne nie żyje. Także jest to dosyć tragiczny quest. Tak. Generalnie powinno być tak, że kazaliśmy jej pójść do kaplicy Oedona, ona się zgodzi i ona zginie tam przy tej świni, którą pokonywaliśmy, żeby szybciej dojść do Gascoigne. Można było oczywiście ją wysłać do kliniki Josefki, ale myślę, że jak dowiecie się, co się tam dzieje, to jednak lepiej, żeby zginęła w ten sposób. No powiedzmy Starowince, że może się schować w kaplicy. Bo ona będzie nam przydatna. Co prawda na początku będzie bardzo dla nas wredna. Aczkolwiek później w dalszej części gry będzie nam dawała leki na uspokojenie. Więc jest to przydatne i oczywiście ona może zginąć. Jeżeli za dużo razy poprosimy o ten lek, to ona w końcu pójdzie go szukać i zginie. Tak.
Zobaczymy, czy coś się zmieniło. O, widzicie, ona tam siedzi. W sumie możemy sobie z nią pogadać. Także bardzo przyjazna. A my wracamy do snu tropiciela. Okej. Czy laleczka powie nam coś nowego? Teraz sprawdźmy. Nie. Dobra, dobra, czy German się pojawił? Słuchajcie, czy German ma nam coś do powiedzenia? The moon is close. If the beasts loom large and threaten to crush your spirits, seek a holy as every hunter before. A holy where hunters partake in communion. Tak. Most of the holy chap and the few were lost again. But if the old hunted one of the holy chalices, yet the town is in disarray. It was burned and abandoned the perfect. Tak on nam mówi, gdzie iść dalej. Tak naprawdę nie pada tu nazwa, ale mówi o starym Jarnam, które zostało spalone i w którym faktycznie odnajdziemy nasz pierwszy kielich, który pozwoli nam przejść do lochów. Tak, możemy teraz wzmacniać broń. Możemy oczywiście naprawiać broń, wzmacniać krwawe klejnoty. Na razie nie mam żadnych. Pokonaliśmy Gascoigna, dlatego za wgląd można kupić jego set. Odzienie tropiciela noszone przez ojca Gascoigne. Jest przesiąknięte ohydnym fetorem, który podobny jest do bestii pożerającej Gascoigne'a. Tak, ojciec to tytuł nadawany klerykom z dalekich krajów. Tak, możemy go w sumie kupić, czy mnie na niego całkowicie stać, mam nadzieję. A dzięki temu, że znaleźliśmy tą odznakę po zabiciu bestii kleryka, to powinniśmy mieć. Tak, dostajemy dodatkowe bronie. O, i Ludwik, pierwszy tropiciel Kościoła Uzdrowienia, niegdyś werbował Jarnamczyków do tropicieli. Ta odzież tropiciela przeznaczona była dla nowych rekrutów i charakteryzowała się doskonałymi parametrami standardowej obrony. No oczywiście wszystko możecie kupić, jak tylko macie na to odpowiednią ilość gotówki. Ja się ubiorę w strój Gascoigne, żeby was pożegnać godnie. Cudnie. To ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał i oczywiście w komentarzach dzielcie się swoimi teoriami i ciekawostkami. Pa, pa!